Dzień dobry, dzisiejszy odcinek będzie dość specjalny, ponieważ zagramy sobie na ustawieniach obecnie najlepszego gracza na świecie. Oczywiście mowa tutaj o Natsie, który wraz z Gambit Esports wygrał ostatniego LANa w Berlinie, czyli można powiedzieć, że są takimi mistrzami świata, jeżeli chodzi o Valoranta na ten moment. I Nats zasłynął z tego, że mimo że nie gra duelistami, nie gra agresywnymi postaciami, bo gra tylko Cypherem oraz Viper, to i tak praktycznie co grę kierował swoją gdzieś tam drużynę, był wysoko w tabeli, zdobywał dużo drużynowych MVP, meczowych oczywiście również. To wszystko grając właśnie bardzo defensywnymi i lurkującymi postaciami. Te ustawienia, na których będę grał w tym odcinku, macie na samym końcu tego filmu, więc jeżeli chcecie również przetestować te ustawienia, to zapraszam do zobaczenia. No i zanim zaczniemy, chcę tylko przypomnieć, że obecnie na moim Twitterze trwa konkurs, w którym do wygrania są 3 battle passy. Jedyne co musicie zrobić, to dać mi followa na Twitterze, udostępnić post konkursowy i oznaczyć jednego znajomego oraz dać lajka pod tym postem. Konkurs trwa tylko do 2 października, więc radzę się pośpieszyć, link macie w przypiętym komentarzu. No i dodatkowo, jeżeli podoba wam się kontent, który tworzę, oczywiście łapka w górę, subskrypcja oraz komentarz. A teraz miłego oglądania. No, to jest straszna kamera. You have heal? Thank you, brother. One right, right, two right. Spike down A. One enemy remaining. Nice. Wow. Ale ejsik, z Cypherkiem na rozpoczęcie dnia. Dobrze, dobrze. Andrew, don't jet. Cage triggered. Copy operator. Cage triggered. One enemy remaining. Where is everyone hiding? Ale ja jestem potężny tą postacią. To jest niesamowite. Co się dzieje, widzowie, na tym Cypherze? Enemy remaining. Good, good game, guys. Nice, good game. No jak oceniacie, panowie, formę na dzisiejszym Cypherze? Ja oceniam dobrze. Wydaje mi się, że ta rozdziałka też mega mi pomaga. Bardzo przyjemnie mi się gra na tym stretch trezie. Nie mam kamery. Watch out, man. Be careful. Nice, guys. Dobra, ustawienia, Natsa, top, top, top. Flashing, wait, flashing, flashing. Nice, guys, good job. Dobra, ładnie, ładnie idzie. Chcesz kanion rołami? Don't push, don't push. He's here. In this corner. Aj, skupiłem się na resie, skupiłem się na resie, my bad tutaj. Or you want to flash it?
No, 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 I flash here, my friend, and then you. Coming close, contact, nice. One more. Jet, are you rolling? One enemy remaining. Oj. Did you say? Prawie. Deleted. Where is everyone hiding? One side. Last city. Right. One behind. O, CT! Ale głowę wychylił, skurczybyk. I'm ulting, One looks. No one, you can you go back, eh? Zlutował mnie. Any info where could he be? Okay. I know where it is. Maybe backside, watch out backside. Fires out. Nice, good game guys, good game. Dobra giera. Mega mi się podobała ta giera, bardzo przyjemna. We can try to go see my... Go away. Go to see. CT. Ja mam, ale dzisiaj. Nie dzisiaj, dzisiaj jest dobrze. Tylko w tym meczyku nie jest najlepiej. City one. Last. Nice guys. Mid clear. I turn. It's Ole. Oh. Ole. All five man. They have Vandu, say Ole. They have Vandu? Yeah. One day. Shot. Spike down A. He's so lucky. Coming to you. I'm so pleasant. Rozdawane. His arrow fucks me up. One more guard. One more window. See long and window. Nice, last was window. Last window. One enemy remaining. Last side. I think. Nice, well played, guys. Good game. GG. GG, guys. Flashing. Flashing again. On it, One enemy remaining. Where is the last? Okay, just middle. Nice, good job, guys. I'll watch mid. One mid top. Can flash. One more. Nice job. I am Prometheus. Side. Spike planted. More. I'm gonna be mine. Take all my Jump. Oh my god. TP backside if you want. Okay. Guy. Ale została złapana. Na smyć. One shot. Dead.
Cage trigger. Close to you, Cypher. One more. Nice. Hello. What's up, bro? I will bait you. You know, I shoot the demon to kill you. Wait, I'm flashing. 10 seconds left. Last player standing. Why is he doing? Left. Nice. Ooh, let's go! Shit! Sheesh, man. This cyber. I'll just flash. Fuck it. Oh. The ultimate isn't ready. Cage trigger. London. Dziękuję bardzo. One enemy remaining. Sing. Nice. Good game, guys. Thanks for the game. GG! Dobra, jako że zobaczyliście już cały film i sami widzieliście, nie szło mi najgorzej, to pokażę wam teraz wszystkie ustawienia, które gra obecnie nacji, na których ja grałem, na których mi tak po prostu dobrze szło. Wchodzimy w ustawienia. Zacznijmy sobie generalnie od czułości. Nats gra generalnie 0.49, ale 800 dpi w myszce. Ja gram w myszce zawsze 400 dpi, lubię jak ten kursor chodzi trochę wolniej, więc w grze po prostu pomnożyłem jego czułość razy 2, tak żebyśmy mieli taką samą czułość, czyli 0.98 400 dpi albo 0.49 800 dpi. Ja gram 400 dpi, czyli 0.98. Sens, jeżeli chodzi o przybliżenie mychy, jeżeli chodzi o przybliżenie broni, jeden tutaj nic akurat nie jest zmienione i tutaj teraz dalej, jeżeli chodzi o mapę, to takie ustawienie mapy, mamy rotate'a włączonego, gracz jest wyśrodkowany, wielkość minimapy jest 1.2, a zoom minimapy jest 0.655, włączone vision cony i oczywiście nazwy zawsze również włączone. I te ustawienia są bardzo dobre pod rozdzielczość, na której gra NAT. Sami widzicie, że ten VLANC jest taki rozciągnięty, więc zaraz również wam pokażę, na jakiej rozdzielczości gra. To jeżeli chodzi o ustawienia właśnie w myszce. Jeszcze dodatkowo NAT gra na podświetleniu czerwonym, jeżeli chodzi o przeciwników. Ja zawsze grałem na żółtym, no i zacząłem grać na czerwonym. Jakby jak gram zwykłą rozdzielczość i gram na podświetleniu czerwonym, to mi się źle gra, a jak gram na tej rozdzielczości NATSa i gram na podświetleniu czerwonym, to jest ok w sumie. Następnie, jeżeli chodzi o bindy i kontrolę, to NATSik gra coś takiego. Pierwszego skilla ma na dolnym przycisku myszki, to są te trapy Cyphera, pułapki Cyphera, jeżeli chodzi o smoki, to są te smoki Cyphera, te klatki Cyphera na dolnym przycisku, pod czwórką gra kamerę Cyphera, pod C gra trapy Cyphera, no i pod X Ultimate'a. Ja zacząłem grać tak tę umiejętność, mimo że wcześniej grałem inaczej bindy i mega wygodnie mi się właśnie w ten sposób gra te umiejętności, jeżeli chodzi o granie Cypherem właśnie. Na Viper też to z tego, co widziałem, bardzo przyjemnie działa, na Killjoy również, więc te bindy polecam bardzo mocno. Następnie, jeżeli chodzi o celownik, bardzo prosty, jest to zielony celownik z włączonymi outline'ami. Outline oczywiście na 1 i celownik sam jest 1, 2, 1, 2 i tyle w sumie. Celownik 1, 2, 1, 2, zielony z włączonymi outline'ami. Taki jest celownik na Cika. I teraz największa zmiana, jeżeli chodzi o jego ustawienia, to jest zdecydowanie rozdzielczość gry, bo jak widzicie, ten ekran jest dość rozciągnięty, więc w rozdzielczości gry, jeżeli chodzi o ustawienia graficzne, oczywiście full screen i tutaj standardowo oczywiście gra się tam gdzieś tam full HD, czyli 1920x1080, ale NATS gra na 1280x964x3 rozciągnięte na cały ekran, czyli to nie jest 4x3 z paskami, tylko 4x3 rozciągnięte na cały ekran. Teoretycznie w Valorancie 4x3 nic nie zmienia, jeżeli chodzi o modele, rozciąga tylko interfejs, ale odkąd zacząłem grać na 4x3, nie wiem czy to jest efekt placebo, nie mam pojęcia, mam wrażenie, że dużo płynniej chodzi gra, szczególnie jak streamuję, no wiadomo, gdzieś tam obciążenie parę procent mniej będzie komputera, jak jest mniejsza rozdzielczość, ale mi się gra naprawdę znacząco lepiej na takiej rozdzielczości podczas streamowania. Jak przerzuciłem się na chwilę na 16x9 z powrotem, jak graliśmy gry z widzami, to się tak dziwnie grało i po prostu mega lubię tą rozdzielczość, nie wiem, zacząłem na niej grać, zaczęło mi lepiej iść, więc po prostu gram na niej dalej. Natsik też gra na niej, dużo widziałem zagranicznych ludzi, również gra na tej gdzieś tam rozdzielczości.
chociażby jeżeli chodzi o Polskę, Stark, co mi się wydaje, że też gra na 4280 do 960, więc to jest rozdzielczość NATSA. Jeżeli chodzi tutaj o limit FPS-ów, to on ma akurat włączony limit FPS-ów na 241, ale jaki limit FPS-ów chcecie mieć, to zależy od waszego odświeżania monitora. Ja mam 244 Hz, więc ten limit jest na 241, jak będziecie mieli 144 Hz, to adekwatnie limit będzie 140 tam ileś, zależnie ile chcecie dokładnie go ustawić. No i Nvidia Reflex Low Latency, jeżeli macie wystarczającą kartę graficzną, to włączone. Ustawienia graficzne. Jeśli chodzi o ustawienia graficzne, są to również to coś takie inne ustawienia graficzne niż zazwyczaj. Ludzie grają, najczęściej jest wszystko po prostu na niskie i wszystko na najmniejsze, a ta ci gra tak. Pierwsze ustawienie włączone, materia quality low i texture quality gra na medium. Wszystko później wyłączone i low, anti-aliasing na 2x, a filtropowanie, jakieś filtropowanie, boże, filtrowanie anizotropowe, coś takiego. 16x, improve clarity włączone, te trzy opcje wyłączone i na samym końcu włączone cast shadows. No i w sumie, jeżeli chodzi o wszystkie ustawienia, to już tak naprawdę wszystko i tyle, widzowie. No, przetestujcie ustawienia, napiszcie co o nich myślicie, czy wam się gra na nich lepiej i dzięki bardzo za oglądanie tego filmu, do usłyszenia w przyszłych materiałach.